Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowym odcinku z Legacy Challenge. My tutaj jak zwykle wcześniej wstajemy, bo Grzegorz jest głodny i w ogóle patrzcie jak się cieszy, że ma czyste ubranie. No, przydało się robić pranie, co? Tak poza tym to nic się u nas nie zmieniło, bo jeszcze nie mamy wystarczająco funduszu, żeby się coś zmieniło. Raczej dzisiaj będziemy chyba tylko pracować nad umiejętnościami dziecka i tyle. Bo on ma dzisiaj urodziny, tak? W sumie jeszcze jeden dzień mogę go przetrzymać. Nie rób bałaganu. Proszę bardzo, mamy kominek, mam nadzieję, że nic nie spłonie. Ojciec, weź napal w kominku, bo twojej rodzinie jest zimno. I tak, to jest dobry pomysł, żebyś ty z nim sobie porozmawiał. No, pociesz go. Nie podnoś, tylko pociesz go. I... Kurde, znowu to samo. Więcej opcji. Ucz mówić. A, połóż go mówić. Może być tak. O, widzę, że Lenka wstała. Ona sobie tutaj je śniadanko już sama. Coś tam sobie wybrała. Byś chciała opowiedzieć śmieszną historię i wziąć dzień wolny. A ty jeszcze nie zaliczyłaś tego czytania? Co ty jesteś taka przy kości ciągle? Ja nie wiem. Aha, musimy wyciągnąć znowu nasze pianino. Mam nadzieję, że jakoś mocno nie zmarznie grając na dworze. A ten łowca morskich stworzeń stanął w miejscu, bo kurczaki... O! Piąty poziom umiejętności chowawczych. Miło. No i myślę, że możemy się też postarać o drugie dziecko już niebawem. Gdzie już lezie? Nie, nie, nie! Co jest sfrustrowany słowami? Proszę się nie gniewać. Bo trzeba być mądrym dzieckiem. Zobacz, jaki jesteś niedobry. Rysuj z lamą. Na tak skrajnym zimie nie można wędkować. O nie! No to koniec. Grzegorz, koniec. Siedzisz w domu. Niestety. No to cóż, posprzątaj. Brudne naczynia. Opłać rachunki, weź pocztę. Zobaczymy, co tam dostaliśmy. Pewnie jakieś prezenty na urodziny. Grzegorz, w takim razie uczymy się gotowania. A co? O, wyrzuć zepsute jedzenie. I gotuj sałatkę owocową, bo jest w promocji. Na przyjęcie. O, załatwione dziecko, załatwione. Pięknie. To jeszcze możesz chwilę, o, idź się pobawić klockami. A dasz radę się tu bawić tymi klockami? Nic ci nie będzie przeszkadzało? O, to fajnie, pobaw się chwileczkę, a... No, możesz właśnie go uczyć, jeśli chcesz, super. No, ucz kształtów, ucz. On jest... No, a tutaj zimno, to tylko tam działa kominek? To wszyscy mamy spać w salonie? Bo jest jedzonko. Weź sobie zjedz. A ty nie musisz iść do pracy? Co tam jest? Roxana rozsiała pikantne plotki na temat Simki o imieniu Lena. Ej! Ej, daj dziecku spokój już. Idź do pracy. Ty idź jeść. A ty nie wiem. Co dostaliśmy w ogóle? Ty idź się ogrzej, dobrze. Nie chcę kupować tego termostatu, bo będą duże rachunki. Pokaż swoje umiejętności. Kurcze, ruszanie wyobrażeń, komunikacja to piąty poziom? No nie, nasze dziecko będzie głupie. Daj mu spokój, bo on tego nigdy nie zje, właśnie.
Niech on nie idzie spać, bo nie ma z niego pożytku. A ja chciałam go dużo nauczyć. O, trudna decyzja. Lena stworzyła najlepszą w dziejach piosenkę reklamującą kuwety dla kotów. Ale gdy próbuje ją sprzedać swojemu klientowi, wiceprezes firmy, byle głupiej, prosi ją, by wprowadziła do tekstu słówko siusiać. Zalecane w najnowszych wynikach badań rynkowych. Czy Lena powinna dokonać zmiany, czy walczyć o dobre imię swojej sztuki? Sprzeciw się. I poprawiła się nam ocena, jej! Brawo, Lenka. Ja już nie wiem, co gadam. Co ty na sobie masz, kobieto? Jak ty w ogóle pracujesz, moja droga? Ty pracujesz od godziny 21 i masz wolny czwartek i niedzielę. Dobrze. Zjadłaś to? No nie, bo będziesz miała znowu problem, właśnie. Co nie może, co nie może? No. Denerwuje mnie to, strasznie nie trybi to czytanie do snu, a ja wiem, że się da, bo już to robiła. Grzesiu, idź, śpi. Może oni powinni pójść na jakąś randkę razem, jak myślicie? Przydałoby się, nie? Bo dawno nie spędzali razem czasu. Ojej, ty masz bardzo daleko do tego kolejnego poziomu, więc tak łatwo nie pójdzie. O, zaliczyło się, jej! 3 razy pomóż dziecku przy odrobieniu lekcji, no to akurat mały jutro podrośnie. A ty, moja droga, idź na wieczorny jogging. Trzeba zadbać o linię, bo niedługo będziesz w kolejnej ciąży. Także tak. Wszyscy śpią, a ty biegasz. O, to właśnie chodzi. Co to? Co? Kto to? Zamów napój. Chyba coś do granic możliwości i żadnych napoi mi nie zamawiać. Pewnie zmarłaś. Nie. Nie zmarłaś tak bardzo. W ogóle myślę nad adopcją jakiegoś zwierzaczka też, żeby nam w domciu było weselej. Myślę, że to jest spoko opcja. Grzegorz, radny ptaszek, już nie śpi, kurde, więc zrobi najpierw śniadanie. Podaj śniadanie. Zrób jajka na toście dla rodzinki. Co ty w ogóle chcesz? Patrzeć w gwiazdy, objąć ją, no widzicie, oni mają takie romantyczne pragnienia, nie? O, Lenka musi dospać po tym bieganiu. Mały też trochę ma do... Więc ty w tym czasie możesz zrobić tort urodzinowy dla syna. A co? Jak już tak szalejesz z tym gotowaniem, to proszę bardzo. Żeby już było, musimy zrobić urodziny wcześniej, bo Lena ma na 15 do pracy, więc... No. A czy możemy zaprosić... Karolinę? Raczej Roxanę? Ona na 9 pracuje, no to nie za bardzo. Wątpię, żeby przyszła. Tak, skorzystaj sobie. Czemu spróbuj? Przecież ty umiesz. Gdzie ty z tym tortem idziesz? Dodaj świeczki urodzinowe. O, a jemu się zmieniły pragnienia. Coś potrzebujesz? Mógłbyś, o, wyczyścić klopa i skorzystać z niego. I dawno nie było prania. O, jutro już zimowa fiesta. Ty jesteś głodny. Dobra, ty już też możesz wstać i sobie wziąć resztki. Zaraz tu będzie. O, to i Janusza też możesz zaprosić. Zobaczymy, jak oni się będą zachowywać. O nie, ona jest smutna, czym się wydaje? Przyjazne obejmij. Janusz! Co ci się stało? Lol? Janusz przyszedł tam wyrzucić śmieci od razu, nie? Najlepiej. Pomoc świeczkami.
Proszę bardzo, robimy urodziny, póki wszyscy w domu. Ej, bo ja przegapiłam urodziny. Najny. Nie wiem, co by pasowało do naszego Adriana. Może społeczne. Miłośnika muzyki, bo matka mu grała na skrzypcach, jak był w brzuchu. Taką logikę, pokaż się, Adrian. O, patrz, jak ty fajnie, jaki fajny z ciebie chłopiec. Tym razem nie popełnię tego błędu i wejdę od razu do kasy, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Proszę bardzo, oto nasz Adrian. Oczy po ojcu. Ej, ładny jest chłopiec z niego. Bardzo ładny, muszę powiedzieć. Ma bardzo ciekawą urodę i chyba nawet mu zostawię tą fryzurę. Dobrze, to co? Może weźmiemy teraz sobie torta wszyscy. Gdzie jest zawołaj na posiłek? A co ci tam rośnie już? A nic, dobra. Co byś chciał żartować z Simką, okej. Ty do szkoły idziesz kiedy? Jutro. No dobra. Weźmy sobie razem torcika. W ogóle to byś tak z siostrą coś ten? Poznaj się tutaj z nimi. A ty, Lenka, jesteś chyba w miarę zadowolona. Tak, idź poćwiczyć grę na pianinie. Czy w New Chris też nigdy nie pada śnieg? Grzesiu, może byś pozmywał te wszystkie naczynia? O, a ty sobie właśnie będziesz tutaj rozmawiał z siostrzyczką i jej chłopakiem. A że idziesz jutro pierwszy raz do szkoły. Tak, muszę mu w ogóle wymienić łóżko w pokoju, ale to już swoją drogą. Zaprzyjaźnić się z kimś musisz. O, wszyscy cię zostawili. To dokończ tego torta. Zostaw mojego misia. No co za gałgan. O, niby. Co idziesz robić z nim? Wyzywaj, nie wolno! Co możesz z nim robić? Możesz go objąć. Możesz z nim rozmawiać. Opowiedz mu historię. Możesz się pobawić. Ale nie wolno wyzywać. Możesz coś poczytać na przykład. Bądź mądrym dzieckiem oczytanym. A ty idź już do pracy. No idźcie, idźcie. A ty, Grzegorz, dalej nie masz co robić ze swoim życiem, bo... To wiesz, co zrobimy? Pójdziesz z dzieckiem na wolontariat. Z Adrianem. Ja? A weźmy pierwszy z brzegu. Co to jest? Aha, powieść pranie na szunku. No faktycznie musimy powiedzieć pranie. Patrzcie, jemu to już chyba rośnie społeczność. Idź z tatą. Jedna z wolontariuszy chce, by Adrian rozważył jej pomysł związany z wyprzedażą wypieków. Uważa, że powinno się sprzedawać same czubki muffinów, ponieważ smakują najlepiej. O Boże, nie, co za głupota. W całości je sprzedawaj. O nie, chyba nie poszło nam dobrze. No trudno. Zdarzaj się i tak, wiesz co, zrób teraz... Nakryj do stołu. Codzienne nakrycie. Niebieskie, żeby nam pasowało. Tak, a tatuś wyładuje pranie. Ale czemu na podłogę? O nie! Schowaj do wyposażenia. O, schowamy do wyposażenia. I teraz, moi drodzy, pójdziemy do pralni. Tylko niech on skończy tutaj, o, tak. Teraz pójdziemy do pralni. Tak, jesteśmy w pralni i spróbujemy tu wysuszyć ubrania. Nie da się, no nie gadajcie, że się nie da. A jak tu wystawię? Mogę. Ale to jest suszarka tu na górze, nie? Czekajcie, zrobimy to jeszcze raz. Tak, i zróbmy pranie. A nie, jest włóż do suszarki.
Dobra, zatrybiło. No, czyli działa publiczna pralnia. A ty wiesz, co możesz zrobić? Możesz iść tutaj na plac zabaw. Huśtaj się. O, proszę bardzo. Wysusz ubrania, no. Proszę wysuszyć ubrania. O nie, czemu nas tak tepie? O. Proszę bardzo. Oglądaj. Czyli pralnia działa, tylko trzeba tutaj sposobem, nie? Fascynujące. Zabawa mu rośnie od tego. A co to za eleganciki? Landgrab w garniturach w ogóle. Skąd wy wracacie, panowie? Tutaj sobie coś szamają, kawę się piją. No dobra, to może sobie też zamów napój na miejscu. Wypij sobie może. Tęgi kawałek kop. Mokka lejty. A cappuccino. Wypij sobie cappuccino w tym czasie. Nie wolno robić bałaganu. A tutaj mały się będzie bawił. No i wszyscy będą zadowoleni. Szkoda, że nie ma tu innych dzieci, ale no cóż. Może dlatego, że jest już po 20. Nie, ty zamówiłeś cappuccino. I co? Nie wziąłeś kawy. Olenka wróciła. No to jak nie... A zobacz, czy się wysuszyły te ubrania. Jeszcze nie. To idź do syna i się z nim pobaw. Stój. Tak, o. Nie mogę go pochuśtać. Pochuśtaj go. To on już nie będzie szedł na te drabinki. Alenka niech tam rozwija umiejętności na pianinie, o. Jak nas nie ma. Ja mu się już siku, jest brudny, powinniśmy wracać, bo jest 10, ale... A Grzegorz jest szalony. Grzegorz, idziesz do tego dziecka? O, już się wysuszyły. Wyładuj pranie. Powinnam tu jeszcze stawić właśnie kosze na pranie. Idziesz, Grzeszek? Grzeszek. Grzegorz. I bardzo ładnie. Działa. No i super! Mamy czyste ubrania znowu. Kto to? Krzysztof Antosiak. A zobaczcie w ogóle, jak ładnie tutaj nam ozdobili tą... tą pralnię świątecznie, bo już zima i święta idą. Mały, zwaś słuchawek? Kto do ciebie dzwoni? A nie. Wracamy do domu. No ale tak szczerze, to myślę, że my i tak musimy kupić sobie po prostu suszarkę w domu. O, Alenka, co ty byś chciała? Czy nie mogłabyś coś zjeść? Dobrze, wstawiłam mu coś na szybko. Mam nadzieję, że będzie ok. Niestety mamy, kurczę, mało pieniędzy wciąż, a przydałoby się mieć ich więcej. Gdzie ty idziesz? Alenka, zjadłaś w końcu? Dobrze, obejmij już tego swojego męża. Masz takie pragnienie. I proszę cię, weź jakieś resztki. Przy dziecku, bo przy dziecku, ale to nic. Jutro w ogóle te święta, tak? Czy coś takiego? Mam nadzieję, że Adrenkowi to nie przeszkadza, że rodzice przy nim sobie tutaj jakieś flirty uskuteczniają, ale... No by chciał go jeszcze objąć. No nie. Jak zjesz, to idźcie na Barabara. A ty do spania. I będziemy kończyć. Chociaż, wiecie co, zrobię jeszcze na końcu odcinka test ciążowy. O, jak ładnie po sobie sprząta. Bardzo ładnie. I maniery rosną. W ogóle myślę, że maniery to w ogóle najłatwiej się zdobywa w... Elena? Miałaś robić Barabara? Co ty tu robisz?
Chodźmy po dziecko. Ile w ogóle oni mają dni? Jeszcze 25. No, to akurat tak myślę. Będzie spoko. Jeszcze jedno dziecko. Ej, bo... No, jest już wymiotuj, więc chyba nawet nie muszę robić testu ciążowego, bo widać, że... I w ogóle jest zimowa fiesta, jej! To ty nie idziesz do szkoły. No dobra, musimy przystroić dom, moi drodzy. Ale to wszystko, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ja myślę, że kupiłem większy stół i wszystko. Jesz za dwoje? Oczywiście. Jej! Fantastycznie. O! Słodko. Przesłodko. No i dobrze, moi drodzy, ja tym pozytywnym akcentem będę kończyła ten odcinek. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Zaczyna się dziać coraz więcej. Dorastamy tutaj. Kolejne ciąże, zima w ogóle, święta i wszystko fajnie. Nasz fortepian zaraz zostanie zasypany śniegiem i tyle. Lenka musi chyba trochę popisać tych reklam, bo nie mamy pieniędzy, a przydałoby się, jeśli będziemy mieli kolejne dziecko i w ogóle, więc tak. Tak wygląda sytuacja. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Może w ogóle ozdobimy dom, tak na koniec. Pięknie, pięknie jest. Zobaczcie, jaki piękny mamy krajobraz. O! Kolega ze szkoły pokłócił się ze mną. Oto, który pustkostworek, Boże, jest najpotężniejszy. Moim zdaniem lodorożec. Bla, bla, bla. Oba są równie potężne. Bardzo proszę. Tutaj trzeba być zgodnym. Jest 8 rano, kończymy ten odcinek. W ogóle, co tam się dzieje z tyłu? Za jakaś fontanna? Zobaczcie, jak pięknie. Przepięknie. Przepiękny krajobraz. No, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapki, komentarze. Odezwijcie się czasem do mnie. No i cóż, pa pa!